A jeżeli ty też nie wiesz, co to jest pyza, zostaw łapkę w górę. No. Ja już nie mogę tego odcinka nagrywać, Boże. Kurwa mać, proszę. Litości. Jak ludzie, żebyście wiedzieli, jak oni mi tłumaczyli, co to są pyzy, żebyście też nie wiedzieli, co są pyzy. Tu każdy jest po gastronomiku, także spoko. No pyza to jest taki ciasto, którym jest w środku... Ciasto, pa, to na ciasto, ten dostępny. Nie wiem, to pierożki. No to jest taka... No to jest taka... forma podajecie, do chuja wafla. Kluska taka... Cześć, siemano, witajcie z tej strony Kuba i witam was w kolejnym odcinku ze Spintiresa i dzisiaj jest oczywiście ze mną Miki. Cześć, jestem Miki jako jedyny z całego teamu i generalnie z ludzi, których znamy razem z Kubą osobiście, nie wiem, czy to są pyzy. Tak, i jest ze mną Krzysiu oczywiście w tle. Cześć, dzień dobry. A jeżeli ty też nie wiesz, co to jest pyza, zostaw łapkę w górę. No naprawdę. Dobra, śmiejecie. Chwila mamy. Nie, to powiem, będzie mało łapek w górę. Co robimy na odcinku? Dzisiaj troszkę inaczej niż zwykle. Odblokowujemy sobie całą mapkę, mamy jakąś nową, nie wiem, Miki ją wybierał, więc może być ciekawa. Ruska wszystkie mapa. Punkty obserwacyjne. Lecimy na ten górny nad nami, czy jak? Czy znaczy, co, rozdzielamy się po części, czy nie? Bo to zacznijmy od tego. To ja mogę jechać do góry tam. Czyli ja na ten bliżej jadę, czy ten bliżej ty jedziesz? Ja ten najbliżej jadę. Dobra. No, no i generalnie, zacznijmy temat, bo mamy takie ostatnio przez dwa dni już w ogóle kontrowersje na naszym Discordzie panują, bo... Owszem. Dominik zaczął nas wyzywać, że nie... Nie wyzywać, od razu nie wyzywać. Że proszę, nie jesteśmy normalnymi ludźmi, bo jemy pyzy. Po czym się okazało, że się utopiłem, ale po czym się okazało, że każdy, kto wszedł na Discorda, każdy, kto rozmawiał z nami na jakichś grupach, czy to rolniczych, czy to jakichś tam teamowych i tak dalej, wie, co to jest pyza, tylko Dominik nie wie, co to jest pyza. Dlatego wytłumaczcie Dominikowi, co to są pyzy i napiszcie w komentarzu od razu, kto wie, co to są pyzy. Jeżeli wiecie i jedliście, to napiszcie, że jedliście. No i wytłumaczcie temu baranowi, że takie coś istnieje, bo o tym nie da się nie wiedzieć, bo przecież to w każdym sklepie, w każdej lodówce jest. No. Wiesz co, ja mam mały do ciebie takie spekulacje, mam taką. Taką, że powiedziałeś, że utopiłeś się, to jak potem kontynuowałeś rozmowę, to powinno być bardziej takie niż normalna rozmowa, no ale no dobrze, no może potrafisz po prostu rozmawiać. I ugotowałbyś tak, jak pyzy. Jak ludzie, żebyście wiedzieli, jak oni mi tłumaczyli, co to są pyzy, żebyście też nie wiedzieli, co są pyzy. No, każdy jest po gastronomiku, także spoko. To są kluski z mięsa, no to mówię, kurde, jak ona kluska, ale kluska z mięsa to sobie nie wyobrażam. Przewaliłem się. Ej, w ogóle... Aha, no. Tłumaczyłem, że ta kluska to nie jest taka kluska zwykła, tylko taka kuleczka mała, w której jest mięso na przykład, no. A on mówi, że kuleczka z mięsem to jest makaron i to się spaghetti nazywa, no i... No, ten to dopiero dojebał, nie? No, kluska z mięsem, powiedzieliście, a dla mnie kluska to jest taka kluska, a nie kluska. A, no to co dla ciebie jest kluską, no? Dla mnie kluską? No. Co to jest dla ciebie kluska? Jak byś ją widział, opisał? Abyś poszedł do Gesslerowej i by ci zaproponowała pyzy z mięsem, to co byś powiedział? Nie, pani, ja tego nie wiem, co to jest. Nie ma. Ja nie lubię owoców morza, nie. Ale, dobra, ludzie, potem drugi geniusz tłumaczy mi, że pyzy to są takie pierogi. No, a może tak nie było? O Boże, ale no to wiecie, ludzie, słuchajcie, kochani widzowie Kuby. Słuchajcie, że jeden powiedział, że pyzy to są takie pierogi. Pierogi też mogą być z mięsem, tylko że to są kluski z mięsem. No i tego weź nie posłuchaj, no. Pierog z mięsem to kluska z mięsem. Ale geniuszem, bo teraz wy tutaj zmieniacie i to nie nieładnie tak kłamać. Nie powiedzieli, że to są kluski z mięsem, znaczy mówił tak tłumaczyć, ale to Krzysiu... Są kluski z kartoflanem z mięsem, no kurde. Ale poczekaj, bo ja tutaj muszę się przerwać. Ale Krzysiu w pewnej chwili powiedział, że to jest makaron z mięsem, a makaron to jest w ogóle coś innego niż kluska. Co makaron? Ty mówisz, że makaron. A, może mi się pomyliło. Nie no! Nie no, w każdym razie... makaron z mięsem, nie. Ja ci mówię, że spaghetti to jest, że masz makaron gdzie i co gdzie ty się uległeś, to ja nie wiem, ale w każdym bądź razie nie jest co to się stanęło, to ja nie wiem. Albo te wasze sklepy są tak zaopatrzone jak kurde w Indiach po wodzi, albo nie wiem. Albo... Będę...
Ty byłeś w tym moim sklepie, co jest na wsi generalnie, czy nie? Boże, nie. Ja byłem. Krzysiu, opowiedz. Ja tam wchodzę, tam z jakieś tak, no na oko jakieś 30 metrów, nie no więcej, tam ze 40 metrów może kwadratowych jest. Wchodzę i tak wchodzicie i jak do tego, jak do kościoła. Po lewej macie tak, taki, wiecie, taką ladę przez całą długość, po prawej przez całą długość ladę, tylko najlepsze jest to, że w tych ladach nic nie ma. Dopiero na samym końcu się coś tam pojawia i to takie pojedyncze sztuki i tyle, nie? No, ogonek pawelskiej, kurde, taki trend. No. I to pewnie razy z miesiąc, że jakbyś zjadł, to byś zaraz zjadł kiełbę siadłem się na trup. Proszę bardzo. Chcę obronić nasz sklep, ponieważ ostatnio uzyskał prawa koncesję, także można sobie kupić teraz kulturalnie pół litra albo małpkę. I to jest pod lady. Mięso nie tak jak u was w tych wszystkich hipermarketach, tylko u nas jest mięso na zamówienie, czyli świeżutkie jaszka zabiją, obrobią i jest mięso. A nie jak już zanim przywiozę to... Ale w piekarni przynajmniej swoją mają. O, hashtag. No a ja siedzę tu od 5 minut, nie? No, przywitaj się z widzami. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bo ten, a u was mają też te mięso w twoim sklepie, Dominiku, z tych nieżyjących tych? U nas nie ma mrożonych rzeczy. Nie, żeby coś, ludzie, ale wszyscy jedli to mięso x lat i nikt nie narzekał. A no nie? Teraz się, patrzcie, znaleźli chore krowy, masakry. Nie poruszajmy tego tematu, znaczy nie ten, ale znaczy najbardziej mi się śmiać chce, że tak to pierdolą wszyscy, że nasze mięso wywożą za granicę zdrowe. No to skoro to było chore, to pewnie też je wywozili czy coś. Czyli tak naprawdę my tego nie jedliśmy, więc... Czyli tak naprawdę się utopiłem, ale to nic. Tak go wykarmię, że w tygodniu rośnie ze 20%. Dobra, ale nie poruszajmy takich tematów, bo tak będziemy się kłócić. Znaczy nie będziemy się kłócić, ale... Ale będą zaraz spiny i pingwiny, dawaj. Tak. Poruszmy temat na przykład taki, że dowiedziałem się dosłownie dzisiaj, ludzie, 2 minuty przed odcinkiem, że każdy z moich tutaj obecnych znajomych, przyjaciół zgromadzonych jest po gastronomii. No miło by było wiedzieć. A no, ja przecież, ja byłem przecież. A no, hashtag to ma podstawy, bo był tam z tydzień. Aha, ale... śmieszki, kurwa. Z tydzień! Myślę, to jest pyza hashtag? No... Ja no. Jak pyza to jest coś takie... Są pyzy? No ja nie wiem. No bo pyza to jest wiedział. Takie ciasto, którym jest w środku... Ciasto, pa, teraz ciasto, ten do tego. Nie wiem, jak to pierożki. No to jest taka... No to jest taka... Forma podajecie, do chuja wafla. Kluska taka kluska z ciasta. No i w środku jest mięso, taka mniejsza kluska od kartacza. No, pyza czyli... na 1000 sposobów. Ej, a jak u was, to co to jest pyza u was, to jak no to się... Miki z każdym się kłóci, że to jest nienormalne jedzenie i on nie wie, co to jest pyza, nie? No to mu tłumaczymy, ja mu mówiłem, że to są takie trochę pierogi, jak pierogi z mięsem, tylko że z ziemniaków. O kurwa, no jo, pierogi. On mówił... Ja pierdolę. Ten, Krzysiu powiedział, że to są te, jak to się nazywa? Taka kluska, taka tylko większa, takie koło i w środku no, jest i też po tak prostu... A ten przytrył, no tak, to jest takie ciasto. No, tylko, ja mam rację. Kluski to też mają różne określenia, bo niektórzy na kluski mówią na makaron. No, a Dominik właśnie powiedział, że makaron on ma taki dobra. Na talerzu, że dla niego to jest taki ale makaron. Ale teraz poczekaj się, bo mam nowe jak dwie ma, jak on ma na obiad zawsze obiad studencki, kurwa, talerz, łyżka i widelec, nic więcej. Ej, bo po pierwsze tak, czyli generalnie można by to było zakwalifikować do mielonego w cieście? Tak, od tego mielonego, co byś go kartoflami obłożył. To bardziej byś to mógł zakwalifikować do takiego pasztetu w cieście. Ej, dobra, ale teraz mam prawdziwego hita. No? Co to jest, kurwa, karpacz? Kartacz, Dominiku! Kartacz! Kartacz, kurwa, nie wiem, co to jest. Kartacz to jest taka petarda w Wiedźminie. Nie no, kartacz to jest taka pyza wielka, duża, taka trzy no. Razy jak ta pyza. No. Karpatkę to ja kiedyś jadłem. Dominik, weź teraz tak dwie pięści złącz, to jest taka pyza i w środku jest mięso. No. Ale co to jest pyza, teraz wytłumaczmy. Aha, no właśnie, kurwa. To jest taka kulka z mięsem w środku, kulka z ciastem no, z mięsem mówiłem w środku. Mu. Generalnie ta pyza potrafi ewoluować, się bada epidemia pyzowa. Tak, to musisz, to jest tak stary jak w tym, jak w Wiedźminie, rzucasz podkami w nią, nie, i ona ewoluuje. To ej, jest tak czyli samo generalnie jak... ją wynaleźli w Karpaczu, ją, czy gdzie? W Karpaczu? W Karpaczu, tak, na tym szczycie tam. Tam Karpacz. W Karkonoszach. On, on mówił o Kartaczu, a nie Karpaczu, tylko. Ale w Karpaczu, Karpaczu. Ale Kartaczem to by to nie obrażeń, co? Generalnie, ale Kartacz, to jest, że ta mapa jest tak a to w takim razie,
Ej, to w takim razie jest takie ciasto Karpatka, nie? To ona jest z Karpacza czy skąd? Nie, Tater. Ona jest z Karpat. A. Okej. Okay. Ty z tych gór, to pomyliłeś w ogóle wierzchołki tych, bo Karpacz jest na kole. Nie zrobię z tego pyzy. Myślcie, ciasto, to jak on się nazywało? Skarpatki? Skarpatki? No. Nie, to Nanga Parbat czy jakoś tak? Kupek. Jak? Nanga Parbat? Jak? Nie bardzo to ją zowidziałem. No Nanga Parbat to jest szczyt, nie? Ja pierdolę. Milu, K2 to jest szczyta, bo będę w rest. Ale ten Nanga... Ale ten Nanga Parbat... Mackiewicz tam zginął, Mackiewicz. Makłowicz chyba. Nie, sami. Makłowicz! Mickiewicz to ten, co... Mickiewicz to ten, co napisał. A to ten, co te epopeje pisał, ta. Nie, ten, co ruszył ziemię, a wstrzymał słońce. Tak, kręci się. O, no, to ten, co Newtona wynalazł. Tak. Generalnie to ja jadę pół godziny i odjechałem pół minuty, nie? Ej, ale właśnie chciałem zapytać, Kuba, gdzie ty jedziesz do cholery? No bo ja zmieniłem samochód i chciałem jechać na ten dół obserwacyjny, wiesz. No. Ale generalnie ja, jak ja jadę, jak ja patrzę, jakie to jest błoto, to tu chodzi o to, żeby nasrać w te błoto. Ej, ale powiem ci, że ciężka mapa może być, ale z drzewem fajne to błoto, mi się podoba. Słyszałem po prostu jeden z drzewem, najdłuższym zestawem, a drugi z przodu ciągnie, nie? Bo nie da rady inaczej. Ja, no, ja panowie lecę, będę no, tam jutro albo kiedyś. Batupet, nie? Bawcie się z tymi jeden pyżami. Przyszedł w trakcie, drugi wychodzi w trakcie, ja to nie wiem, to wchodzą, co to, wchodzą, kurwa, wychodzą, burdel? Kurde ty. Co to jest właśnie? Tak, tak, to jest właśnie burdel, bo... To jest kurwa, dzisiaj to chuj wie, co tu się dzieje. To burdel można nazwać. Ale... Powiem wam, pyzy, ty co macie... to są pyzy? Ja nie wiem, co to jest pyza. Ale dowiedział się, co to jest pyza, to mu powiedział kartacz. A ja mam takie pytanie, co to jest kurwa kartacz? Ej, ale propos tego burdelu, nie? To akurat mam stosowny nick do tego. Co masz? Akurat mam stosowny nick do tego. Jak ty masz tancerka z Roxy? Nie, partnerka z Roxy. Dobra, lecę, na razie, trzymajcie się, papa, pa, cześć. Cześć, pa, no, pa, pa. Hej, hej. No, a, róbcie tam pyzę sobie opierdolił. Chuj, Krzysiek jutro będzie wysyłał zdjęcie, że pyzy na obiad pierdolił. Na snapie zobaczysz. Ja nie mogę. Boże, co tu się wydarzyło? Ten odcinek to będzie jeden z najbardziej Dominik. Chorych odcinków w serii Spin the Years, nie? Boże, jak Boga kocham. Ja to będę musiał dobrze poskładać, co nie? Znaczy jak początek taki. No. Ja wiem. Nie, to początek, to cały czas coś się działo. Nie, no to właśnie był taki burdel, że ja wbiłem, nie, siedzę od 5 minut, się odzywam. Cały czas się odzywałem, a wy nic, nie? A, znaczy, wiesz co, ja miałem takie przebłyski, ale mówię, nie odezwę się, że jest hashtag, bo zaraz się, kurde, powiedzą, że jakieś mamo mamy, czy z widy. A, ta, ja a słyszałem, że ktoś wszedł, ale miałem wrażenie, że ktoś wszedł, usłyszał, że jest odcinek i wyszedł, nie, ale... Nie, ja zostałem, bo pisałem do ciebie i do Mikiego i mówię, a, wbijam, co tam. O Boże, powiem wam, że można się uśmiechnąć czasami przyła. Powiem wam, że głupia, odcinku, głupia pyza zrobiła, nie? Na tym odcinku to gówno zrobiliśmy, bo naprawdę jeszcze jeden punkt do. Ej, ja odblokowałem 2 punkty. Ja jeden, ale ja jadę cały czas w miejscu. Wiedziałeś, co to jest pyza. Ale chociaż, tak. Jest smorek, kto by nie wiedział, to wie już, co to jest pyza, się dowiedzieliście. O kurwa. Pyza. Kurwa. Gorzej to brzmi niż kluski z makiem. Kluski z makiem? Nie, spokojnie, nie wiem, to ja, i weź teraz przez rzekę przejść, no. Ja lubię kluski z makiem. Co ty gadasz? Za dupy to jest. No wiesz, jeżeli on ryż z mlekiem je... Chodzi ci o makaron z makiem, tak? On je ryż z mlekiem, to... Kurwa... Aby ci dupy nie urwał. Przepraszam, no, nie myślałem, że kich to tak głośno. Ja już nie mogę tego odcinka nagrywać, Boże. Kurwa mać, proszę. Litości. Dobra, nie płacz, kurwa, cipa jesteś. Nie płacz, kiedy odjadę, generalnie kupię ci pyzę i ci pokażę. Weź teraz bądź mądry, pisz wiersze i przejadź przez rzekę tym manem. Ja jadę. Tak. A czemu chcesz pisać wiersze przyjeżdżając przez rzekę manem, stary? To jest... No bo on ma taki fetysz komunisty. Ja chcę być teraz... ten. Utopiłem się. Teoretyczny, a ty? Tak, utopiłem się. A ja jadę. Ej! Znaczy... Kurwa, ten dopiero tu jest, ale po... Ała! Ej, wiesz co, Kuba? Ja chciałem powiedzieć, że jak nie przejadę przez tą rzekę, to zakończę ten odcinek w tej rzece. Ja chciałem powiedzieć, że ta mapa chyba jest trochę za ciężka na nasze możliwości. Znaczy,
I jedziemy pustymi samochodami, że nie żeby też, nie? No i jest wielka strasznie i będziemy musieli rozważyć, ale zapewniała ona na pewno wiele rozgrywki dzisiaj. To na pewno dzisiaj odcinek na niej będzie niezapomniany z tej serii. Najlepszy jaki był na razie. Ej, weź się na górę przejmij do samochodu tam gdzie ja jestem. Zobacz, może blokowany, to chociaż się tak spotkamy. Gdzie ty jesteś? Na górę. Na górze jak ty na dole siedzisz, debilu, jedziesz? Na górze jestem, poczekaj, odblokuję ci samochód, może będziesz mógł. Na górze. A do jakiego samochodu? Numer. Zobacz, kurwa, wyjebałem się. C256, coś takiego masz na górze? Zablokowany, musisz go odblokować najpierw. Blokowałem ci właśnie. Masz? No, poczekowałeś już. Widzisz, leżę przy tobie. A widzisz mnie? Tak, leżysz sobie. Nie wiem. Ale jak to było uszkodzenia takie, że aż wali mu dym z rury przed do góry. Czekaj. Dobra, ludzie, ten odcinek zakończmy na tym etapie, w tym rowie, na tym... Ten odcinek przejdzie do historii. Ogniowym odcinku, nie go tym... A, dobra, na razie, cześć, pa! Cześć!